Do zabawy w akwarele potrzebny jest nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim miejsce do pracy. Studio, pracownia, czyli po prostu pokój odpowiednio zorganizowany i przystosowany. Dobra organizacja pracy to jest podstawa. To znaczy chodzi o to, żeby w czasie zabawy, prawda, nie potykać się o własne nogi i żeby nagle, prawda, jakimś zdecydowanym ruchem nie wylać sobie na pracę całej wody, w której się myje pędzle. Tak więc to wszystko trzeba odpowiednio ustawić i zorganizować. Tutaj kilka uwag. Po pierwsze, pomimo tego, że mówi się, że akwarela jest techniką szybką, to jednak wykonanie pełnego detali obrazka to jest kilka godzin pracy. Tak więc pierwszą rzeczą to jest wygodne krzesło, na którym się spędza, malując, dużo czasu. Tutaj nie mam specjalnie reguł, natomiast ja zauważyłem, że najlepiej sprawuje się zwykłe, normalne krzesło. Wcale nie fotel typu biurowego, regulowany, tylko zwykłe, sztywne krzesło. Następną rzeczą jest stół i przede wszystkim powinien być duży. To znaczy, tego miejsca zawsze brakuje. Problem polega na tym, że jeżeli się pracuje nad pracą, która jest średniego formatu, a niektóre tematy wymagają już dosyć sporo miejsca, sporego formatu, bo inaczej nie da się zwyczajnie tych szczegółów na kartce zmieścić. Tak więc jeżeli pracuje się nad pracą, która ma format na przykład 50x70 cm, to okazuje się, że zwykłe biureczko może, takie typu szkolnego, może być już po prostu za małe. Następnym aspektem jest dobre oświetlenie. Najlepsze jest oczywiście naturalne. Najlepiej, jeżeli biureczko ustawi się pod oknem, tak żeby oświetlenie mieć z przodu. Jednak uzupełnieniem oświetlenia naturalnego jest oświetlenie sztuczne i tutaj zasada jest taka, że jedna lampka zazwyczaj nie wystarcza. Najlepiej jest mieć kilka lampek. Bardzo dobrze sprawują się lampki kreślarskie, które można ustawiać w ten sposób, żeby sobie dane fragmenty oświetlić mniej lub bardziej, przesunąć. Bardzo dobrze, jeżeli jest kilka lampek, bo dzięki temu uzyskuje się oświetlenie tak zwane bezcieniowe. To znaczy podczas malowania uniknie się takiej sytuacji, że jakiś fragment rysunku pozostaje w cieniu. Czym więcej lampek, tym lepiej. Oczywiście nie trzeba przesadzać. Dwie to jest absolutne minimum. Jeżeli uzupełni się jeszcze oświetleniem ogólnym, dosyć silną lampą u sufitu, to zazwyczaj taki zestaw już wystarcza. Następną rzeczą są półki na pędzle, na farby, na paletki z wodą, dlatego że zazwyczaj miejsca na biurku jest za mało, także warto mieć w okolicy dosyć sporo półek. Oczywiście już pomijam takie sprawy jak na przykład półki na książki, z których się korzysta podczas malowania. I to jest następna rzecz, ponieważ bardzo często maluje się nie z wyobraźni, ale na podstawie zdjęcia, czy to z albumu, czy to z książki, i trzeba również mieć jakieś takie miejsce, gdzie taka książka może sobie bezpiecznie stać. Alternatywą jest ekran monitora od komputera. Teraz jest to o tyle mniejszy problem, że monitory rzeczywiście są płaskie i zajmują mniej miejsca niż kiedyś. Ważne jest, żeby taki monitor był naprzeciwko, to znaczy, żeby patrzeć na niego bezpośrednio prosto. Monitor umieszczony z boku dużo gorzej się sprawuje. Przy korzystaniu z książki warto mieć na nią podstawkę, która utrzymywać będzie książkę w pozycji pionowej, i warto, kiedy ta książka jest troszeczkę odsunięta, po to, żeby podczas malowania przypadkowo nie pomalować sobie książki.